Labirynt Fauna, rozdział 15. Krew. Klucz, którym Vidal otworzył stodołę, nie był wcale wykonany ze złota, ale dla chłopów czekających przed starym budynkiem klucz miał znacznie większą wartość. Otwierał drzwi, za którymi krył się prawdziwy skarb. Był wczesny ranek, a oni stali w kolejce zajmującej całe podwórze, wielu z dziećmi. Głód był stałym gościem przy ich stołach, tak regularnym jak członkowie ich rodzin i słowa chleb, sól, fasola lub ziemniaki brzmiały dla nich znacznie bardziej magicznie niż wszelkie skarby opisane w baśniach z dzieciństwa. Vidal wyznaczył do pilnowania drzwi stodoły dwóch żołnierzy, inni zaś zasiedli przy wyniesionym z domu stole i sprawdzali talony. Przygotujcie do kontroli karty żywnościowe. Porucznik Aznar, który wcześniej otrzymał zadanie rozdawania talonów, wypowiedział to zdanie z pewnością siebie, którą może dawać tylko mundur na grzbiecie. Nie wiedział, jak to jest czekać w kolejce tylko po to, aby napełnić pusty żołądek. Pochodził z rodziny rzeźników, a zmęczone postaci o znużonych twarzach i pochylonych ramionach uosabiały dla niego przedstawicieli jakiegoś gorszego gatunku. Na pewno w żaden sposób nie byli z nim spokrewnieni. Pospiesz się! Warknął na starca, wyrywając mu talon z wyciągniętej ręki. Twoje nazwisko. Imię i nazwisko. Rzeźnik, czyli ojciec porucznika, nigdy nie wyglądał jak ten starzec. Wyczerpany, naznaczony przez życie człowiek. Narciso Peña Soriano. Do usług, panie, powiedział starszy mężczyzna. Wszyscy byli do ich usług. Wszystkie ich żywoty. Aznar zamachał dłonią ku stodole. Nazwisko! Zawołał ponownie i kolejka w milczeniu się poruszyła. Mercedes wraz z dwiema innymi służącymi przyniosła kosze wypełnione świeżym chlebem. Porucznik Medem, który przywiózł cały ten skarb do młyna, podniósł z kosza jeden z bochenków. Oto nasz codzienny chleb w Hiszpanii, generała Franco. Jego głos zagrzmiał po drugiej stronie podwórza. Był w tym młynie bezpieczny. Czerwoni kłamią, mówiąc, że każemy wam głodować. Słowa Medema dotarły na górę, do pokoju, który Ofelia dzieliła z matką, budząc dziewczynkę ze snu ciężkiego od rojeń o faunie, o ropusze i kluczu, który otworzy... Co? Ofelia nie była pewna, czy chce się tego dowiedzieć. Z dworu wciąż dobiegały zdania. W Zjednoczonej Hiszpanii nie ma ani jednego domu. Dziewczynka wyślizgnęła się po cichu z łóżka, żeby nie obudzić matki. Dom... Ani jednego domu bez ognia czy chleba. Chleb. Słysząc to słowo, poczuła się głodna. Bardzo głodna. Wysłano ją przecież do łóżka bez kolacji. I to po dość wyczerpującej przygodzie. Ani jednego domu bez ognia czy chleba. Nawet Ofelia wiedziała, że to kłamstwo, choć słowa zostały wypowiedziane z wielkim przekonaniem. W którym momencie dzieci zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że dorośli kłamią? Czy Faun kłamał? W jej snach wyglądał jeszcze bardziej złowrogo. Skąd mam wiedzieć, że to, co mówisz, jest prawdą? Matka jęczała przez sen, a jej twarz lśniła od potu, choć słońce nie ogrzało jeszcze domu.
Nie obudziła się, kiedy Ofelia na palcach przeszła do łazienki po zakurzonych, nakrapianych porannym światłem deskach podłogowych. Ale dziewczynka i tak zamknęła drzwi, zanim wyjęła z zagrzejnika książkę od Fauna. Jej strony znów były białe jak śnieg. No dalej, wyszeptała. Co się wydarzy? Pokaż mi. I książka jej posłuchała. Na lewej stronicy pojawiła się plamka czerwieni. Po chwili druga plamka zaczęła się sączyć na karcie po prawej. Obie rozprzestrzeniały się tak szybko jak atrament na mokrym papierze. Czerwień. Czerwień pokrywała białe strony, aż wypełniła szczelinę między nimi i zaczęła kapać na bose stopy Ofelii. Dziewczynka od razu zrozumiała, co to znaczy, choć nie umiała powiedzieć, skąd wie. Podniosła wzrok znad książki i spojrzała na drzwi, za którymi spała matka. Stłumiony krzyk wymknął się z czerwieniejących stron. Ofelia upuściła książkę i rzuciła się do drzwi. Pchnęła je i zobaczyła matkę, która, ciężko oparta o ramę łóżka, przyciskała sobie dłoń do brzucha. Jej biała koszula nocna była przesiąknięta krwią. — O, Ofelio! — wyjąkała ochryple, podnosząc błagalnie rękę. Palce miała czerwone od krwi. — Pomóż mi! Potem upadła na podłogę. Vidal stał na podwórzu, sprawdzając godzinę i ukrywając pod czarną, skórzaną rękawiczką zegarek z popękanym szkiełkiem. Ależ dużo czasu zajmowało nakarmienie tych wieśniaków. Tyle czasu zmarnowane tylko dlatego, że nie można im było ufać. Postawiłby swój mundur na to, że wielu z nich i tak zaniesie otrzymane produkty do lasu, żeby nakarmić krewnego lub kochanka, który dołączył do zdrajców. Jakże żałował, że nie może ich wszystkich złamać i zabić, tak jak wcześniej tych dwóch kłusowników. Kapitan! Odwrócił się. Czy ta dziewczyna kompletnie postradała zmysły? Przybiegła do niego w koszuli nocnej. Zwykle wszak ukrywała się przed nim jak stworzenie, które wie, że najlepiej zrobi, pozostając niewidoczne. Jej matka nie chciała słuchać, kiedy dawno temu zasugerował, że dziewczyna mogłaby zostać z dziadkami. Ta córka była jej słabością i jedyną sprawą, o którą Carmen ośmielała się z nim walczyć. Ale nie miał zamiaru wychowywać dziecka nieżyjącego krawca. Podchodził do dziewczyny krokiem sztywnym z gniewu, ale kiedy się przed nią zatrzymał, zrozumiał, że nie on wywołał przerażenie na jej twarzy. — Chodź, szybko! — zawołała. — Proszę! Dopiero wtedy zauważył krew na jej koszuli. Najwyraźniej nie była to krew dziewczyny. Poczuł strach, strach i złość. Ta głupia kobieta zawiedzie jego i dziecko, które jej dał. Krzyknął na Serrana i kazał mu wezwać lekarza. Niebo po raz kolejny się otworzyło i zmoczyło świat deszczem. Pogoda idealnie pasowała do nastroju doktora Ferreiro, idącego przez podwórze, aby poinformować o stanie pacjentki. Znalazł Vidala przed stodołą, gdzie ten stał, wpatrując się w namioty i ciężarówki, które sprowadził do młyna. Dla doktora Ferreiro wyglądały jak porzucone zabawki pod górującymi nad nimi jodłami. Lekarz włożył marynarkę. Miał na rękawach trochę krwi.
Pańska żona potrzebuje nieprzerwanego odpoczynku. Musi być na lekach uspokajających przez większość czasu, aż do porodu. Nigdy nie powinieneś jej tutaj przywozić, dodał w myślach. A jej córka nigdy nie powinna jej zobaczyć w takim stanie. Zamiast tego jednak powiedział: dziewczynka powinna spać gdzie indziej. Zostanę tutaj, dopóki dziecko się nie urodzi. Vidal wciąż się gapił na podwórze. Niech pan ją wyleczy, polecił, nie odrywając oczu od deszczu. Proszę użyć wszystkiego, czego trzeba, niezależnie od kosztów. Kiedy w końcu kapitan odwrócił się do doktora Ferreiro, twarz miał zesztywniałą z wściekłości. Wściekłości na co? Zastanawiał się lekarz. Na życie? Na siebie za sprowadzenie tutaj ciężarnej żony? Nie. Człowiek taki jak Vidal nigdy nie obwiniał siebie. Prawdopodobnie był zły na matkę swego przyszłego dziecka za to, że okazała się taka słaba. Niech pan ją wyleczy, powtórzył Vidal. Ma być zdrowa. To był rozkaz i groźba.